Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckiej Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszną tartę ze śliwkami i kruszonką. Tarta jest prosta w przygotowaniu, fantastycznie smakuje, jest wilgotna, maślana, pięknie pachnie i wspaniale wygląda. Ciasta osobno nie podpiekałam, od razu całość upiekłam z owocami. Spód nie namógł od owoców, ale nie będzie twardy i chrupiący, będzie miękki. Przepis na ciasto znalazłam na Instagramie. Link do oryginalnego przepisu podaję na stronie Małej Cukierenki. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki na ciasto. 250 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 70 g cukru pudru, szczypta soli, 2 łyżeczki cukru wanilinowego lub cukru z wanilią, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 1 jajko i 100 g masła. Najpierw przygotujemy foremkę. Smarujemy ją odrobinę masłem i posypujemy mąką. Nadmiar mąki usuwamy. Ciasto. Do miski przesiewamy cukier, puder i mąkę. Dodajemy proszek do pieczenia, cukier z wanilią i szczyptę soli. Następnie masło ścieramy na tarce z dużymi oczkami, podsypując mąką. Dodajemy jajko i ciasto wyrabiamy mikserem lub rękoma. Ciasto jeszcze krótko możemy zagnieść i wałkujemy na okrąg trochę większy od średnicy naszej blaszki. Mąką podsypujemy blat i wałek. Ciasto przenosimy do przygotowanej blaszki. Dociskamy i wyrównujemy. Nadmiar ciasta usuwamy tak rękoma, dociskając ciasto do brzegów foremki. Ciasto, które nam zostanie, dodamy do kruszonki. I ciasto wstawiamy do lodówki na około 1 godzinę. W międzyczasie przygotujemy kruszonkę. Składniki na kruszonkę. 150 g mąki pszennej, użyłam tortowej. 80 g cukru, 1 łyżeczka cukru wanilinowego lub cukru z wanilią i 100 g masła. Do miski przekładamy wszystkie składniki na kruszonkę i zagniatamy palcami. Powstanie wilgotna kruszonka. Na czas dalszych przygotowań kruszonkę możemy wstawić do lodówki. Nadzienie. Około 850 g śliwek przepołowionych bez pestek, 1 łyżka cukru, pół łyżeczki cynamonu, 1-2 łyżki kaszy manny i około 2 łyżki konfitury morelowej. Konfiturą smarujemy spód naszego schłodzonego ciasta. I następnie posypujemy kaszą manną, robimy taką cienką warstwę. Na wierzchu układamy śliwki z kurką do dołu, tak troszkę po skosie. Do cukru dodajemy cynamon, krótko mieszamy i posypujemy śliwki. Do kruszonki dodajemy ciasto, które nam zostało ze spodu. Tak je skubiemy i mieszamy. Kruszonkę wykładamy na ciasto
naszą tartę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 50-55 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzoną tartę możemy wyjąć z blaszki. Ciasto zostawiłam na spodzie blaszki, ponieważ jest dosyć ciężkie, ma dużo owoców i spód jest dosyć miękki. Może też delikatnie przykleić się do blaszki, ale to w niczym nie przeszkadza. I nasza pyszna tarta śliwkowa z kruszonką jest już gotowa. Cudownie pachnie, jest bardzo smaczna, jest wilgotna, aromatyczna i prosta w przygotowaniu. Bardzo polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.